Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Robert Bowen. Sławek Brak. Nasi drodzy słuchacze, o czym chcielibyśmy z wami porozmawiać? Był kiedyś taki film Powrót do przeszłości. Oglądałeś? Oczywiście. Więc my też wróćmy do przeszłości. Chcieliśmy sobie troszeczkę tak na luzie podejwagować, jak to było kiedyś, a jak jest teraz. Bo nie wszyscy z was, którzy nas teraz oglądacie, mają świadomość, jak ten sport się zmienił. My tak spróbujemy się cofnąć, a myślami to zapamiętamy. No bo tak, niewątpliwie ten tenis stołowy przeżył jakieś rewolucje. To, co pamiętamy, to są lata, nie wiem, 70, 80, 90, nawet 2000. Około 20 też pewne zmiany zawodziły, związane na przykład na tym się dzisiaj skupmy z tak zwanym tempem gry. Ale do brzegu znowu do przeszłości. Czy ty pamiętasz, jakie były początki, jak ty w ogóle definiujesz początki, jak obserwowałeś ten tenis? Bo to trochę wyglądało jak rekreacyjne spotkanie przyjaciół, nie wiem, w świetlicy, w domu albo w garażu. Tak piłeczka spadała i tak sobie podawali, pykali ludzie, co byś na ten temat powiedział. No tak, kiedyś tenis stołowy wyglądał tak, jak powiedziałeś, że się ubijało tą piłeczką gdzieś tam po garażach, w świetlicy i każdy mówił, że tenis stołowy to świetlicowe granie. Kiedyś to rzeczywiście tak wyglądało. A jeszcze patrząc, może jeszcze dużo, dużo wcześniej, gdzie nas nawet jeszcze co nie było, jak zobaczymy te stare filmiki, jak się grało, to tenis stołowy wyglądał tak, jakby robili baletą przy stole. Dokładnie. Niektórzy z nas, Robert, ja obserwowałem, kibicowałem na przykład łyżwiarstwo figurowe. Czy nazwałbyś to też pseudo łyżwiarstwo figurowe? Bo mówisz balet, ale tam chyba nie jeździli, więc może ja się mylę. Po części tak. Patrząc, jak się odbijało piłki, jeżeli przeciwnik zbijał, to się odbierał, obracał się przy tym stole, robił piruety. Dziwne rzeczy. Dzisiaj to jest wręcz niemożliwe. Więc ja może przeproszę, jeśli ktoś się czuł urażony, niekoniecznie nas w ogóle ogląda. Nie nabijam się wcale, chcemy tak po prostu dwa, trzy zdania powiedzieć, no znajdziecie własne wyobrażenie na ten temat, o tym, co my mówimy. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Kiedyś było naprawdę inaczej. Dokładnie tak. Wszystko się teraz zdynamizowało i to w ogromnym stopniu. Kiedy byś, nie wiem, powiedział, że jakaś większa zmiana, jaką pamiętasz, zaszła w tym tenisie? Większa zmiana w tenisie stołowym weszła, kiedy wprowadzono tak zwane gumy rotacyjne. Wtedy tenis poszedł troszeczkę do przodu, zaczął się szybciej grać, zaczął się grać tak zwanego top-up. Piłka rotacyjna była, wcześniej to były, można powiedzieć, same deski. Nie było rotacji. Jak wprowadzono rotacyjne gumy, gdzie Azjaci to wprowadzili oczywiście, tenis diametralnie poszedł do przodu. Ogromna różnica zmieniła się wtedy. Przyspieszył właśnie. I tu skończyło się w tym momencie piruetowanie, skończyły się prześmiewcze żarty typu no, z lodowiska kulturalnego tulupa, który zrobił. Wtedy to obudziło. To był temat bardzo normalny dla nich. Teraz możemy się być może dziwić, naśmiewać, ale no, to jest tylko nasza perspektywa. Kiedyś było inaczej. Ale idźmy dalej, no, było troszkę szybciej. Wchodzimy w naszą epokę, czy ten tenis przyspieszył, czy jednak znowu zaszły zmiany i siódkę stał się wolniejszy, czyli jest tak samo? Odrobinę zrobił się wolniejszy poprzez wprowadzenie piłek plastikowych. Piłka plastikowa zrobiła się cięższa, odbicie zrobiło się wyższe, co przekłada się odrobinę. To nie jest duża różnica, ale odrobinę na jakość gry. Wymiany przy stole trwają troszeczkę dłużej niż przy piłeczkach celuloidowych. Jest to bardziej efektowne, można więcej zobaczyć. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o szybkość zawodników, jest cały czas na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Więc być może zaryzykuję stwierdzenie, ta zmiana, o której teraz wspomniałeś, dała jednak jakąś dobrą wartość do tego tenisa, albo może kibicowi pomóc zasiąść na dłużej, jako kibic w obserwacji, radowanie się tym tenisem, kibicowaniu swoim idolom. Można zobaczyć więcej. W
większość osób, które tam też zobaczyły w telewizji tenisa stołowego, nie potrafili do tego tłumaczyć. Bo sami mówili, te piłeczki nie widać, no co oni tam biegają po stołu. Teraz, jak wprowadzono te piłeczki plastikowe, można naprawdę zobaczyć więcej. Może przysłowiowe prowadzki usiąść i obejrzeć troszeczkę więcej, na dłużej zostać już w tenisie stołowym. A ostatnie zdanie chciałbym teraz powiedzieć. Czy zgodziłbyś się ze mną, że zaryzykuję? Ta zmiana pozwoliła stać się tenisowi stołowemu bardziej dostępnym. Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jest bardziej dostępny ten tenis stołowy niż kiedyś. I bardziej na przykład troszkę bardziej zrozumiały. Zaczął się chyba bardziej podobać. Aczkolwiek jeszcze nie przyciąga takiej ilości, jak my byśmy się pewnie spodziewali ludzi. Ale powolutku może wrócić do tego, co było kiedyś. A kiedyś chyba, że jeszcze w końcu się kiedyś oglądało się ten zespół w telewizji, gdzie było go dużo więcej. Patrzyło się na trybuny, to było naprawdę bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi widzowało. Teraz niestety tych kibiców brakuje. A chcielibyśmy, żeby jednak tych kibiców więcej się pojawiało. No oczywiście, chociażby na przykład na meczach LKS Leśniaki. No teraz nie możemy zapraszać kibiców, bo takie są przepisy, a nie inne, więc czekamy, obserwujemy i tak dalej. Chcielibyśmy was oczywiście zachęcać i pokazywać wam ten tenis. Tak. A nasze spojrzenie i inspirować was do tego, żebyście byli z nami. Żebyście nam kibicowali, żebyście nam wspierali tak, jak potraficie, jeśli chcecie. No, zachęcamy, to obserwujcie nas. Szukajcie nas w internecie. Bądźcie z nami. Możecie. Bądźcie z nami, chcemy to też dla was zrobić. Dokładnie. Dziękujemy, znowu to byłoby dzisiaj na tyle. Do następnego razu, pozdrawiamy. Hej.